Znane jest twierdzenie, które mówi, że jeżeli z jednego punktu poprowadzimy dwie styczne do okręgu, to odcinki od punktu, przez który prowadzimy te styczne, do punktów styczności są takie same. Odcinek AK jest równy odcinkowi AL. Załóżmy, że mamy czworokąt ABCD, który jest opisany na okręgu. Z przytoczonego twierdzenia wynika, że odcinek AK jest taki sam jak AN. BK jest taki sam jak odcinek BL. CL jest taki sam jak CM i odcinek DM jest taki sam jak odcinek DN. Łatwo w takim razie zauważyć, że po zsumowaniu dwóch przeciwległych boków czworokąta, to znaczy AB i CD, otrzymujemy cztery odcinki. K, L, M i N. Po zsumowaniu dwóch pozostałych boków, to znaczy AD i CB, otrzymujemy K plus N plus M plus L, więc tę samą sumę. Wobec tego sumy przeciwległych boków czworokąta ABCD opisanego na okręgu są równe. Uogólnimy nieco otrzymane twierdzenie. Niech sześciokąt ABCDEF będzie opisany na okręgu. W punktach K, L, M, N, P i Q odcinki AB, BC, CD, DE, EF, FA są styczne do okręgu. To odcinek AK jest równy odcinkowi AQ, BK jest równy BL, CL jest równy CM, DM jest równy DN, EN jest równy EP i FP jest równy FQ. Widać wobec tego, że jeżeli zsumujemy boki co drugi, AF plus ED plus CB, to otrzymamy dokładnie to samo, co gdybyśmy zsumowali pozostałe boki FE plus DC plus AB. Sumy trzech niekolejnych boków są więc równe. Tak jak w czworokącie opisanym na okręgu. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.